Tym razem zawieram Was ze sobą na trzy spotkania. Wyruszyłam o godzinie 11 dzień wcześniej. Autobusem pojechałam do Bielsko-Białej, a stamtąd do Bystrej, gdzie nocowałam. Udało mi się odwiedzić Fałatówkę, muzeum znajdujące się w dawnym domu artysty. Na parterze i na pierwszym piętrze zgromadzono obrazy, dokumenty i osobiste pamiątki po malarzu. Muzeum Juliana Fałata od dłuższego czasu było na mojej liście miejsc, które muszę odwiedzić – i tym razem się udało. Nocowałam w apartamentach bystra i to był świetny wybór. Pokój był czysty, przestronny, a kuchnia świetnie wyposażona. Dodatkowo okazało się, że do dyspozycji gości jest sauna. Następnego dnia czekały mnie trzy spotkania autorskie z młodzieżą. Pierwsze odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury Promek, drugie w sali widowiskowej OSP w Wilkowicach, zaś trzecie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej. Łącznie wzięło w nich udział ponad 300 uczniów klas 4-8. Rozmawialiśmy o hejcie i to były bardzo udane spotkania. Po pracy busem dotarłam do Bielsko-Białej. Na dworcu zjadłam obiad w jedynym miejscu, serwującym coś na ciepło. Zapiekanka smakowała dokładnie tak samo jak z budki w PRL-u. Była miękka i twarda, ciepła i zimna jednocześnie. Z Bielsko-Białej ruszyłam autobusem do Krakowa. Do domu dotarłam po 17:00. To był długi, ale bardzo owocny wyjazd.